Nie było, że coś wam powiem. Wiesz, że koło ciebie są niewidzialni ludzie? Może nawet się nie domyślasz, ale oni od wielu lat nie słyszeli słowa dziękuję. Wykonywali swoją pracę, dawali siebie, bo ktoś od nich tego wymagał, bo tak trzeba. Właśnie w tym słowie dziękuję zawarte jest coś, co sprawia, że człowiek wydaje się być zauważony. To znaczy o wiele więcej niż pieniądze i drogie prezenty. 10 trędowatych domagało się uzdrowienia. Wszyscy ruszyli w kierunku świątyni, by zyskać potwierdzenie, że zostali uwolnieni z choroby. Ale tylko jeden zdobył się na odwagę i zawrócił z drogi obowiązku, a wybrał drogę wdzięczności i przyszedł do Jezusa. Nie pokazał się kapłanowi, który pełnił urząd, ale upadł na kolana przed najwyższym kapłanem, Jezusem Chrystusem. Nie tylko doświadczył cudu na swojej skórze, ale dokonało się w nim uzdrowienie wewnętrzne, czyli nawrócenie, które sprawiało, że od teraz w centrum jego życia znalazł się Syn Boży. Słysząc słowa Pana, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła, można tylko odpowiedzieć Bogu dzięki. Święty Augustyn stwierdził, że nie ma nic, co można powiedzieć krócej, ani zrobić z większym użytkiem, jak te słowa. Wdzięczność dziś obrosła różnymi dwuznacznościami. Za jakąś przysługę czuje się winny przekazania dowodu wdzięczności, czyli dyplomatycznie nazwanej łapówki. A w tej Ewangelii widzimy dziś czystą wdzięczność bez żadnych podtekstów. Niestety też mamy przykład niewdzięczności, co w opisanym wydarzeniu widać, że jest częstą praktyką. Uzdrowieni odeszli bez słowa. Zostali uwolnieni z izolacji, na jaką skazywało ich prawo i wrócili do swojego starego życia, jakby nic się nie zmieniło. Jakby byli na wyjeździe z dala od domu. Często niewdzięczności doznajemy od tych, którym daliśmy najwięcej. Od tych, którzy kąsają rękę swego dobroczyńcy, takie żmije wyhodowane na swojej piersi. Czy to nas ma jednak stopować i blokować przed działaniem? Już Pismo nie mówi, że większa radość jest w niebie z powodu jednego nawróconego niż z powodu 99 sprawiedliwych? Czasem lepiej doświadczyć mniej, ale z takiej szczerej wdzięczności niż czegoś udawanego. Ktoś ładnie powiedział o tym Samarytaninie. Ten, który do tej pory chodził napiętnowany cuchnącą śmiercią, teraz niesie zwycięski zapach Chrystusa. Ten, co wcześniej krzyczał nieczysty, nieczysty, dziś głośno uwielbia Boga. On na sobie doświadczył już niejako zmartwychwstania, bo zwycięstwo nad naszymi słabościami, nad naszym grzechem nie polega na pozbyciu się go z naszego życia, ale na poznaniu i umiłowaniu Zbawiciela i na trwaniu z Nim w komunii. Wtedy życie staje się Eucharystią, w pełnym tego słowa znaczeniu, dziękczynieniem. Jezus nie jest tylko uzdrawiaczem, ale jest Panem życia. I w czasie każdej mszy mówi do nas, wstań, idź. W ten sposób posyła nas do tych, co jeszcze są zagubieni, pozbawieni wiary, którzy nie rozpoznają w Nim dawcę życia, by zastanowili się, co się z nimi dzieje. Weźmy sobie do serca radę świętego Tomasza Morusa. Naśladujmy Chrystusa i błagajmy Ojca wraz z Nim. Nie powielajmy postawy Judasza, porzucając Chrystusa po tym, jak korzystaliśmy z Jego przysług i obficie z Nim ucztowaliśmy. Bo wdzięczność powinna wypełniać nasze życie, a każde położenie powinno być okazją do dziękczynienia Bogu. Niech Pan wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.